cały czas pokazujemy w filmach, jak łowić duże karpie, ale jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby pokazać Wam, jak tak naprawdę takie karpie powstają, jak wygląda to w hodowli, jak od takiego malutkiego, a w zasadzie jeszcze od ikry, powstaje karp, który ma 20 albo 25 kg, a nawet 30. Także jest to bardzo długi proces, wiele, wiele lat potrzeba, aby te karpiki po prostu stały się dużymi karpiami, które po prostu łowimy w wielu wodach. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy. Wydaje im się, że to jest po prostu od tak. Nagle pojawił się karp, jest karp nawet 10 czy 15 kilo i one po prostu się mnożą. Tak nie jest. Żeby taki karp dorósł takich rozmiarów, potrzeba naprawdę dużo, dużo, dużo lat. Czasem też dużo pracy ludzi, którzy się tym zajmują, aby w warunkach właśnie sztucznych wyhodować takie karpy, ponieważ jak wiemy w Polsce w wielu miejscach, a w większości karp się trze, ale po prostu z ikry nic nie zostaje, ponieważ ryba ta jest ciepłolubna i jakby nie pochodzi z naszych regionów, a nasz klimat po prostu nie sprzyja właśnie karpiom podczas tarła. Często jest tak, że karp się wytrze, ale z ikry nic nie pozostaje. Dlatego ja Wam teraz pokażę, jak właśnie karpi się trą. Mamy tą przyjemność i zaraz zobaczycie, jak wygląda takie tarło na żywo, a potem cały proces, jak te karpiki, te małe rybki, które się wyklują z tej ikry, są przenoszone i transportowane do innych stawów, aby później mogły w spokoju rosnąć i dorastać sporych rozmiarów.
kumaki w tym. W chwili obecnej za moimi plecami odbywa się połów tych właśnie wyklutych z ikry małych karpików. One się wykluły około 2-3 dni temu, ponieważ wtedy właśnie było tarło, tam dzień potrzeba było, żeby te karpie się wykluły. W chwili obecnej właśnie je się odławia je specjalnymi siatkami. Te wszystkie małe rybki właśnie siedzą w tej trawie na płytkiej wodzie. To są specjalne zbiorniki przygotowane właśnie pod takie tarło. Jeśli chodzi o ilość, to przy takim tarle, przy połowach, na przykład dzisiaj będzie złowione ponad 5 milionów tych malutkich rybek. Oczywiście wiadomo, w wyniku selekcji część z nich nie przeżyje, aczkolwiek są to ilości naprawdę duże, ponieważ w takiej jednej właśnie wannie znajduje się około 500 000 sztuk. Także są to naprawdę bardzo duże ilości, dlatego teraz trzeba zadbać, aby ten karp został przetransportowany właśnie w specjalnych workach z tlenem na inne stawy, gdzie te stawy są specjalnie przygotowane pod to, ale o tym powiem Wam później, a teraz pokażę Wam, jak się łowi i jak transportuje się ryby, te małe, co dopiero wyklute karpiki. Ze stawu, który widzimy na filmie, odłowiono około 500 000 drobnego na rybku karpia.
etapie są liczone. Polega to na tym, że nabiera się narybek do pojemnika, na przykład szklanki o pojemności 250 ml i liczy się ilość narybku w tej szklance. Dzięki temu można określić ilość sztuk w jednym litrze wody. W wannie, bo tak inaczej to nie ma innej metody policzenia. Czyli... Losowo się wyjmuje kieliszek, to jest 25 ml, wiadomo ile jest we wannie wody i wtedy wiadomo ile jest ryb, mniej więcej. To się orientacyjnie robi. Czyli w tym kieliszku jest W granicy błędu do 10%. A, czyli tutaj w tym kieliszku jest około 250 sztuk, tak? Tak. Kupujemy na drogę. Następnie narybek pakowany jest do worków z tlenem i transportowany na głębsze stawy, gdzie będzie mógł osiągnąć większe rozmiary. Pociąg do góry wyżej. Dobra. Na której szefie to idzie? Już jest! Które będą tutaj w tym zbiorniku 3 tygodnie, po czym
będzie on poprawiany, wtedy za 3 tygodnie już będzie, powiedzmy, tam miał około 3-4 cm. Taki karpik będą odławiane i znowu przenoszone na inny zbiornik. Natomiast następne 3-4 tygodnie spędzą tutaj, gdzie dzięki właśnie obornikowi, naturalnemu nawozowi będą miały pokarm. Po prostu będą mogły i będą w stanie przeżyć. Również ważne jest, że temperatura wody musi być odpowiednia, także dzięki temu, że ta głębokość nie jest tutaj duża, stawy są płytkie, odsłonięte, nie ma żadnych cieni, dzięki temu po prostu ten rybek przeżyje, no i będziemy mogli się cieszyć dużymi karpiami już za kilka lat. Minęły około 4 tygodnie od momentu, kiedy z ikry wykluł się na rybek i został wpuszczony do wcześniej przygotowanych stawów. Teraz przyszedł czas na odłowienie na rybku, który przez 4 tygodnie żywił się wyłącznie planktonem. Te małe karpiki nazywane są w żargonie hodowców lipcówką, ponieważ ich odłów odbywa się na początku lipca. Na rybek w tym czasie osiągnął długość około 3 do 4 cm. Proces hodowli nie jest skomplikowany, ale czasochłonny. Pewnie tylko kilka sztuk z tych dzisiaj odłowionych karpi osiągnie spore rozmiary. Dopiero za kilkanaście lat będziemy mogli się cieszyć kilkunastokilogramowymi karpiami na macie. Pamiętajmy o szacunku dla ryb. Na rybek karpia w warunkach naturalnych w Polsce ma minimalne szanse na przeżycie ze względu na chłodny klimat. Dlatego na hodowcach leży odpowiedzialność za utrzymanie populacji, a na nas wędkarzach spoczywa odpowiedzialność za szacunek dla złowionych ryb i dbanie o ich kondycję. Wypuszczaj złowione ryby, a będzie ci dane złowić je ponownie. Właśnie pokazujemy wam proces, jak z ikry powstaje mały karpik, który później dorośnie. To jest ważne, co jest istotne, aby o tym też pamiętać w momencie, kiedy łowimy, kiedy wypuszczamy te ryby, żeby o nie dbać. Karp, który ma 25 kg, to jest karp, który
ma od 18 do 30 lat. W zależności od wody, na której się chowa, w zależności, czy to jest dziki zbiornik, czy to jest zbiornik z ciepłą wodą, jaka ilość pokarmu jest w danej wodzie, to taki karp właśnie może mieć około od 18, czyli to są wody, gdzie po prostu na przykład takie jak rybnik, jak ciepłe kanały, gdzie przez cały rok ciepła woda jest, bo karp cały czas żeruje, ale też może mieć w dzikich wodach, gdzie tego pokarmu nie ma za dużo, jest naturalny pokarm po prostu, gdzie w zimie woda zamarza. Taki karp może mieć nawet 30 lat, także szanujmy przede wszystkim te stworzenia, ponieważ to są naprawdę dziesiątki lat, zanim on dorośnie. W chwili obecnej wykonują pracę, ciężką pracę wykonuje wielu ludzi po to, żeby te karpiki mogły dorosnąć. Oczywiście część z nich będzie pewnie przekazana właśnie do konsumpcji na rynek, natomiast część z nich zostanie i po prostu my, wędkarze, będziemy mogli się nimi cieszyć, ponieważ te karpy również są przeznaczone do zarybień właśnie naszych wód. Także przede wszystkim dbać i pamiętać o tym, jak długo trzeba czekać, aby ten karp dorósł do słusznych rozmiarów. To jest najważniejsze w tym wszystkim.